I witamy wszystkich po przerwie. Wracamy do spotkania Astralis kontra Face. Przed nami mapa The Inferno. Widzimy Alu, dwa bardzo ważne fragi. Pistoletówka jak na razie układa się zawodnikom Face, a więc drużynie, która przegrała mapę Nuke, mapę poprzednią. Zobaczmy, co się będzie działo dalej, bo Astralis w końcu podkłada bomby. Mamy 5-3. Glaive, Device i Zypex, ale teraz już tylko Zypex i Device. Face idzie po tę pistoletówkę. Mamy cały czas przewagę. Zypex teraz zafreszowany. Ten chyba nie da rady. I runda pistoletowa trafia na konto zawodników Face. No, na pewno takiej rundy pistoletowej potrzebowali zawodnicy Face Clanu. No, wiemy, że to jest już ich taka ostatnia mapa, w której muszą walczyć. Jest oczywiście wynik 2-1 w formacie best of 5. Także jedna wygrana mapa dzieli zawodników Astralis przed wygraną tutaj całego turnieju. Tak, jeśli chodzi o Face Clan, muszą walczyć o życie i teraz na Inferno i ewentualnie jeszcze na trainie. Tak, widzimy, że Face oczywiście zdecydował się na wybór strony CT. Co moim zdaniem jest czymś głębszym, jeśli chodzi o pika na Nuke'u, ale taką informację może uda mi się jakoś zweryfikować i kiedyś ją wam podam jako ciekawostkę. Ja oczywiście będę czekał z niecierpliwością. Ja wiem, Macieju. No ale teraz Astralis, runda Force. Była podłożona bomba, widzimy, są lepsze pistolety, sporo granatów i Device z pistoletem maszynowym. Dupri na środku z Ziglem, no wiemy, że ten zawodnik potrafi, już nam to pokazał kilka razy podczas tego spotkania finałowego. Oczywiście nawiązuje cały czas do tego Ace'a zdobytego na mapie The Overpass pod bombsite'em B. Wtedy ten pistolet wystarczył graczowi Astralis, aby ten pokonał cały skład Face. No ale Face Clan ma już dość takich sytuacji, gdzie Dupri ugrywa z nimi różne klacze, więc Face, no mam nadzieję, że troszkę się, że tak powiem, ogarnie w takich trudniejszych momentach. Tym bardziej właśnie, że na mapie The Inferno Face musi wygrać, aby mieć jeszcze jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Face wygrało, przypominamy, pierwszą mapę, mapę The Cash, ale to było dawno temu. Tak, teraz wejście od środka, ale w tym przeszkadza troszeczkę Rain. Przewaga już u antyterrorystów, z tym, że Rainowi też się oberwało. Widzimy 10 punktów życia. Rain teraz zasmołkowany, no ale jednak znowu pobija jednego ze swoich rywali. To wcale nie jest najgorsza sytuacja dla graczy Face, chociaż teraz Zypex się rzuca na Kiyoshimę. I mimo, że Kirby, przepraszam, że Device jest mocno bity, to Kirby właśnie podkłada w tym momencie bombę. No i to jest świetna sytuacja dla Astralis. Pytanie, czy czwórka zawodników Face zdała odbić ten bombsite, bo są granaty, jest def u Karrigana i oczywiście muszą próbować gracze Face, żeby nie oddać tej drugiej rundy. Karrigan od dywanów, leci Mołotow na Zypexa, ten musi zmienić pozycję. Kirby zafreszowany na starym cmentarzu, teraz Karrigan nie popisuje się za bardzo, Astralis wręcz przeciwnie. Ale jeszcze Alu i Niko walczą, teraz tylko Alu przy życiu, ten z N4-ką, ale szanse bardzo małe. No i Astralis, bardzo ładna runda, tylko dwa fragi zdobyte przez Face Clan. No tak to nie powinno ewidentnie wyglądać. No, walczą o rundę pistoletową, walczą cały czas o życie, a żeby przegrać taką rundę, no na Nuke'u zdarzyła się taka sytuacja, no, tak jak mówię, no Astralis akurat genialnie rozgrywa tego Nuke'a, tak naprawdę nie mam pojęcia, co się stało w tej rundzie. No to jest tak naprawdę gra z UMP, ale no równie dobrze taka sama sytuacja mogłaby spotkać zawodników z M4-ką. Oddanie lepszej broni, potem próba odbijania, no to nie mogło zakończyć się dobrze. Teraz Face na Force i tak jak na Inferno, nie dawałem im większych szans na wygranie Force'a, tak na Inferno wydaje mi się, że spokojnie szanse mają zawodnicy, tutaj akurat te Force są wygrywane raczej często, czy też terroryści nie mają dobrze tego wszystkiego opracowanego, a szczególnie takie pojedyncze wychylania na Alu. Widzimy, że szybki frag zdobyty przez tego zawodnika i jeszcze Rain wychyla ten z problemami w międzyczasie. No właśnie, Kyushima zajmuje dogodną pozycję, ale bez większych szans. No te wejścia na bombsite A wyglądają zbyt łatwo, jeśli chodzi o zawodników Astralis. Tak to nie powinno wyglądać, ale Face jeszcze walczy. No Karrigan zdobyła fraga, bomba jednak podłożona na bombsite. Niko od biblioteki, Karrigan gdzieś od strony, no chyba od strony daszku będzie odbijał. Tak, Niko, ależ wymęczył tego fraga. Kilka celnych strzałów w kierunku Kirby'ego. Mamy sytuację 2-2 bez defa, jednak zawodnicy Face, więc muszą przyspieszyć. Karrigan za samochodem, ale Zypex ładnie wychylony i wszystko w rękach jednego gracza Face. Niko jednak chyba troszkę zrezygnowany, bo wie, że nie ma tego defa, wie, że przede wszystkim Niko nie ma czasu, także nie ma wyjścia. Niko będzie musiał odpuścić, ale też najwyraźniej zachowa i Digla, i UMP, i kamizelkę, chociaż Niko nadal blisko. No nie wiem, na co on tutaj jeszcze liczy. Bomba oczywiście wybucha, no Niko musi uciekać i pytanie, czy zdąży. Jak najbardziej Niko zachowuje tę broń. No a tak patrząc na ostatnie spotkanie Face rozgrywane na Inferno, było to spotkanie właśnie na tym turnieju, wygrane przeciwko Immortals, drużynie brazylijskie, wynikiem 16-9, także dość gładko. I wtedy zawodnicy Face po stronie antyterrorystów wygrali 9 rund. 9-6 w pierwszej połówce, wynik to był całkiem dobry, dobra zaliczka. No ale na Immortals, które oczywiście tak się ładnie pokazało na tym turnieju, no ale jakby nie patrzeć, nie możemy przyrównać Astralis do Immortals, bo Astralis jest drużyną dużo, dużo lepszą. I teraz Astralis na spokojnie
Widzimy już opanowany banan, a po stronie Face na bombsite B tylko Niko. To jest ten zawodnik, który akurat zachował swój ekwipunek z poprzedniej rundy, ale samotnie chyba nie da rady, chociaż dobry flash, ale też piękny cover od Kirby'ego. Także tutaj zawodnik Terro Dupree może dziękować swojemu partnerowi, bo naprawdę Kirby ładna reakcja, ale co ciekawe, Astralis wcale nie decyduje się na wejście pod bombsite mały, żeby to ich przypadkiem nie zgubiło, mimo że Face ma tylko pistolety, chociaż Device fraguje z lewej strony. Teraz Kiyoshima po raz kolejny. No ładna akcja. Walczą zawodnicy na tej rundzie. Eko, mało HP Kirby, ale Dupri oczywiście był do pomocy i gdzieś tam jeszcze całą akcję zamykał Zypex. Więc okej, dwa zdobyte fragi przez Face, ale jednak cała runda trafa na konto Astralis. No ależ to mogło się skończyć niesamowicie ciekawie, no. Że Astralis podjęło taką dziwną decyzję. Chcieli podejść mi, da jeden dobrze rzucony flash i zwróćmy uwagę, co robi Kiyoshima. No bardzo ładnie pracuje ze swoimi przeciwnikami, mimo posiadania tylko i wyłącznie USP, ale jednak Astralis wygrał rundę, to jest dla nich najważniejsze. Czy więcej rund w Terro, to oczywiście lepiej, no bo mapa jednak sprzyja antyterrorzom. Tak wiemy, że Face po stronie Terro również na Inferno radzi sobie całkiem dobrze, stąd oczywiście tutaj w żaden sposób nie można powiedzieć, że Face, nie ugrywając, nie wiem, kilkunastu rund po stronie CT, już jest skazany na porażkę. Także na spokojnie, Face może cieszyć się z pierwszym fullem. Szkoda, że Alu nie ma AWP, bo on zawsze z tej AWP był w stanie Enterfraga zdobywać. Był sniperem ewidentnie agresywnym, szczególnie, że Alu ma swój dzień. Dzisiaj naprawdę prezentuje się z dobrej strony. Na razie spokojnie, Astralis. Widzimy, że już jest opanowany domek, już jest opanowany środek przez graczy z Danii, ale czekamy na jakiś dalszy ruch. Teraz Rain z pierwszym trafieniem właśnie na tym midzie, także przewaga Face, która może się w tej rundzie przydać, tym bardziej, że jest to pierwszy full tego zespołu i Face musi w końcu zacząć walczyć o te punkty po stronie antyterrorystów. Mówiliśmy o tym wcześniej, no Inferno, podobnie jak Nuke, jednak mapa CT. Face rozpoczyna grę po stronie antyterrorystów, może i była wygrana pistoletówka, ale Astralis później oczywiście świetny force i stąd ten wynik 3-1 dla Duńczyków. W tej rundzie, piątej, 45 sekund do końca, Astralis bez Device'a. Mamy podejście pod bombsite duży, tutaj jednak trzech graczy Face, także ustawienie najbardziej optymalne i standardowe. Kiyoshima z zasiankiem, zobaczmy, Glaive, ależ piękne wyjście. Rain zafleszowany, teraz przyspiesza zespół Astralis, Zypex to zgląda się, Rain nie daje rady, jeszcze gdzieś tam w bombsite, Alu, ale Glaive sobie przyszalał. No i to jest bombsite zajęty przez zawodników Astralis, bomba położona, 4-2, Karrigan i Niko bez większych szans. Widzimy, że jeden z nich w ogóle gdzieś pod bombsite'em B i Niko na środku w poszukiwaniu fragów, poszukiwaniu ewentualnie lepszej broni, chociaż wydaje mi się, że Niko przede wszystkim powinien się skupić na zachowywaniu własnej, no bo jednak Face przegra tego pierwszego fulla. Tak, że tutaj zwróćmy uwagę, Zypex, ciekawa pozycja, oddaje AK-47 dla Niko i jestem ciekaw, czy Kirby pokusi się o tego fraga też, Niko nie dostać na bardziej defensywną zagrywkę. No wejście teraz do domku, to jest odpowiednia decyzja, oczywiście minieć teraz z Kirby, tak bardziej bałbym się o Glaive'a, który gdzieś tam już próbuje swojego oponenta zauważyć. Ciekawy jeszcze skan w wykonaniu Niko. No i Glaive oczywiście traci AWP, więc Niko w końcówce pokazał się z całkiem dobrej strony, ale Astralis zbyt łatwo atakuje ten bombsite, a naprawdę mają tam idealny pomysł i jeszcze fajnie by było, gdybyśmy widzieli Face, które naprawdę walczy dzielnie, ale Glaive wychodzi od razu z przyczyną w Kiyoshimę, zdawał sobie idealnie sprawę z jego pozycji. Tak te wyjście nie sprawiło najmniejszego problemu zawodnikom Astralis. Także Face po raz kolejny ma niesamowity problem. No i może w następnej rundzie, kiedy Alu miałby już AWP, to coś się odmieni. Taki enterfakt to byłoby dużo. Divas oczywiście cały czas z AWP będzie grał, więc może to skończyć się różnie, takie pikowanie Alu. Tak chciałbym zobaczyć Face, które lepiej gra granatami i które nie ma, które przynajmniej stawia jak trochę lepszy opór, kiedy ich przeciwnik atakuje ten bombsite, albo naprawdę. Tutaj nawet nie był żaden frag zdobyty przy tym wejściu, bo sobie, a tak to nie powinno wyglądać. No wcześniej oczywiście był ten entry, ale to i tak nie dało nic graczom Face. Ładne wyjście Astralis, tak teraz to Zypek zdaje pierwszego fraga swojej ekipie. Ginie już Kiyoshima, ale cały czas dwa karabiny po stronie Face. Jeden u Karrigana, drugi u Niko, który wywalczył tego Kalasznikowa gdzieś pod rampą właśnie w poprzedniej rundzie. Astralis decyduje się na podejście od środka, no i to znowu nie jest jakaś świetna decyzja. Widzimy trzech graczy Face na bombsite, a wszyscy od jednej strony. To może być naprawdę ciekawe, chociaż też na bananie mam jednego z zawodników. Czyżby to będzie jakaś obiegówka przez łącznik? Może tak chcą zagrać zawodnicy Astralis? Chociaż nie, no bo teraz tylko wychylenie się na środek, ale nic z tego nie wynika i Astralis wraca do banana, wraca pod bombsite B i właśnie to jest bardzo dobra decyzja. Tam oczywiście ustawiony Niko na bombsite B głęboko,
ale on jest sam, mimo że ma Kałasznikowa, mimo że jest to Niko, no to wydaje mi się, że Astralis poradzi sobie z tym wejściem. To będzie trudna sytuacja dla Niko, no ale poczekajmy, zobaczmy, ile będzie w stanie tutaj wywalczyć zawodnik najnowszy Face Clanu. Niko na spokojnie, bardzo ładny headshot, ale od razu refrag od Kierbiego. Jeszcze wcześniej widzimy, że trafił go bardzo mocno Glaive, także sytuacja opanowana. Astralis kładzie bomby na 10 sekund przed końcem, a Rain jeszcze eliminuje Zypexa. 3-3, teoretycznie Face mogłoby się pokusić o odbicie, ale oczywiście zawodnicy CT są zdecydowanie za daleko i nie mają defa, także tutaj lepszą opcją będzie zachowanie swojej broni. Przepraszam, Karrigan jednak tego defa posiada, ale to i tak niewiele zmienia. Jak najbardziej, no Alu ma ten kadar, przyda się niezwykle przy AWP, tak ręka Karrigan oczywiście, broń idealna na kolejnego fulla. Jestem ciekaw, czy Kieri przypadkiem troszkę nie przeszkodzi, ale strzał! No niesamowicie, że teraz Kierbi namierzył swojego rywala. No momentalnie oddany strzał, jeszcze przez ścianę przeskanowany Karrigan. No ale ważne, że Rain był w stanie swoją broń zachować. Alu ma ten Kevlar, także czekamy na AWP, czekamy na agresję ze strony Alu i czekamy na lepszą obronę Bombsite'u A, ale też nie zdziwię się, jeśli Astralis zdecyduje się na zmianę planu i pokazanie się co nieco po Bombsite'em B. No Kierbi ten strzał naprawdę bardzo fajny, no widać, że był refleks, oczywiście możemy raz się kłócić, czy to refleks, czy to szczęście, czy to i to, w każdym razie co innego? Frag zdobyty możliwe, teraz są dwie snajperki po stronie Face, właśnie jedna u Alu, druga u Niko. No i oczywiście po stronie atakującej standardowo Device, tak Alu agresywnie na drugim środku trafia swojego rywala, 4 punkty życia do Pri, ale sam Alu również oberwał, ten tylko 6, także Alu raczej nie będzie już taki pewny siebie w tej rundzie, tak Niko, wręcz przeciwnie, widzimy, że próbuje zagrać ponad smokiem, ładna pozycja, na pewno zaskakująca dla gracza Astralis, którzy mieliby sprawdzać pozycję na czysto, idzie już tam Kierbi, no i Niko doskonale wiedział, że tego fraga musi zdobyć, brawa dla Niko za pomysł, brawo za wykonanie, o to właśnie chodzi, żeby zaskakować Astralis, no ale to dopiero pierwszy frag. Astralis na pewno ma jeszcze jakiegoś asa w rękawie, chociaż Dupree posiadając 4 HP może być takim troszkę utrudnieniem dla tego całego wejścia pod bombset A z tego co widzimy. No ale dajmy im szansę, minutę do końca, Glaive przygotowany ze smokiem, widzimy gdzieś tam, daje już informację, Zypex oczywiście też tutaj się zgrywa z partnerami, lecą smoki, Alu będzie musiał zmienić pozycję, tutaj nic nie zrobi, tak Kiyoshima daje przewagę jeszcze większą swojej ekipie, Alu Kiyoshima na spółkę, no i Device samotnie na cały skład Face, to będzie runda dla antyterrorystów, Device niecelnie, teraz już tylko 3 punkty życia, no zmuszony do ucieczki, ale widzimy, że chyba Face po niego ruszy. Gdzieś tam Kiyoshima próbuje skanować, no Device nawet nie chce ryzykować, ale leci dobry nade i mamy rundę zdobytą przez Face bez straty zawodnika. Tak, ale też ciekawa sprawa, że zawodnicy bardzo długo zostają w ustawieniu 3-2, to może Astralis prędzej czy później wykorzystać. Mówiliśmy o tej łatwości, jeśli chodzi o wejście na bombsite A i nie zdziwię się, jeśli właśnie tutaj mamy już winowajcę, czyli kwestia ustawienia, wiadomo, że na Inferno no lepiej broni się bombsite A przy ustawieniu 4-1, ale w tym momencie też trzeba troszkę odsłonić się na tym bombsite B i ustawić zawodnika, który będzie w stanie wyjątkowo długo trzymać się na pozycji, aby umożliwić tę rotację. Teraz Niko, ależ agresja, piękny też wejście graczy Astralis, perfekcyjny element zaskoczenia, ale niesprawdzona pozycja Karrigana, no ale momentalny refrag. No Astralis ma problem, momentalny rush na bombsite B, też wiedzą, że Niko był pod tym BS-em, na pewno Kierbi też miał prawo zdenerwować się, bo ta sztuczka Niko nad smokiem była naprawdę bardzo dobra, tak teraz Alu zauważa swojego rywala i wydaje mi się, że ten pojedynek powinien być przez niego wygrany. Ale Alu, ten celownik musiał być troszeczkę wyżej, Device trafia jednak Reina, więc Rain najwyraźniej nie miał za bardzo pojęcia o Device'ie i teraz nie ma wyjścia i Kiyoshima i Alu muszą uciekać spod tego bombsite'u B. No szczerze powiedziawszy, Astralis ma bardzo mocną stronę Terror w tym momencie, na tej być może ostatniej mapie tego turnieju. Widzimy, że jeszcze wrzucona WP przez Device'a, no tak, żeby oczywiście nikt jej przypadkiem nie podniósł. No, gracze Face i tak mają jedną, ale Glaive się postara o to, żeby Alu stracił tę broń. Tak, Alu niecelnie, no trzeba uciekać, trzeba przyspieszyć i też przyspieszają zawodnicy Astralis, którzy wiedzą, że jeśli wyeliminują czwórkę, a właściwie Kałasznikowa, Kiyoshimę i snajperkę Alu, to w następnej rundzie będzie im tylko łatwiej. Kiyoshima jednak się zostawia, czasu coraz mniej dla Astralis, więc chyba już nic z tego nie wyjdzie. No, ale czekamy dalej, Alu w bombsite'cie. I tak, będą zachowane dwie bronie przez Face Clan, ale Astralis naprawdę radzi sobie coraz lepiej. No to jest bardzo fajne, że Duńczycy przegrali pierwszą mapę. No wiadomo, się tym nie załamali, bo o tym mówiliśmy wtedy. To jest BO5, jedna mapa niewiele znaczy.
No i o tym na pewno wiedzieli zawodnicy Astralis. A tutaj ta powtórka właśnie fragu na Reyna, więc nie wiem, czy Alu faktycznie widział rywala, bo gdzieś tam wcelowany był, ale Reyna wyraził mu tej informacji. Tak jest. Może też po prostu informacja nie została w poprawny sposób przekazana. Pamiętajmy, że jeszcze te wszystkie miejscówki na pewno nie są zbyt dobrze nazwane, szczególnie w tak ciekawym zespole, jeśli chodzi o różnorodność krajów w Face Clanie. Stąd oczywiście takie minimalne problemy komunikacyjne mogą czasami się w tym zespole pojawiać. Tak, Face jeszcze oczywiście będzie walczyć, jeszcze jest ten pełny ekwipunek, ale naprawdę genialna decyzja Glaive'a, że on nie bał się zrushować Bombside B, że on wiedział też o tym, że Nikos decyduje się cały czas mieć Bombside B. Tak ciekawy skan, Karrigan 47 HP. O, ładnie panowie z Astralis, tak w międzyczasie mamy wyjście domkiem, Kyoshi ma bardzo zaangażowany, no Zypek z pre-shotem, ale nie był w stanie poradzić sobie ze swoim przeciwnikiem. No jest spora przewaga Face, to właśnie jest szansa dla tej drużyny, kolejny frag dla antyterrorystów, Rain wciąż schowany, Alu piękne wyjście i Alu jeszcze z pistoletem, także ciekawa końcówka, ginie tylko Kyoshima. No w końcu coś dobrego od Face Clanu, bo naprawdę zacząłem się martwić, Astralis te rundy wygrywało dość łatwo, te wejścia były proste na bombsite, tak teraz gracze Face powstrzymali to wejście. I mamy trzecią rundę zdobytą przez Face Clan. No wciąż oczywiście nie jest to zbyt dobry wynik, aby popatrzmy na Alu, na tę powtórkę. Będzie piękne wyjście i za chwilę oczywiście jeszcze wyjęty pistolet. Wszystko jasne, Kyoshima mocno bijał zawodnika Dupri bokiem do Alu. No ale frag to frag, Alu wiedział jak ma się ustawić. Trzeci punkt dla Face i Astralis. No nadal ma broń oczywiście Glaive z pistoletem maszynowym z Galilem Kirby. Są do tego dwa kałasznikowe i Device z AWP-ą. No wtedy ten strzał od Device'a trafił Karrigana na bananie, tak teraz... Device celowany w zupełnie inną pozycję, no i Astralis ewidentnie zwalnia. Tutaj mamy rozdzielonych zawodników Terrion, ktoś pod domkiem, ktoś pod środkiem, ktoś oczywiście też pilnuje banana, a tam jest jakaś mała agresja. Pojawia się Niko oraz Karrigan, także może będzie próba zajęcia tej pozycji. Już widzę na minimapie, dokładnie, że tak, Niko jest już w połowie i za chwilę Karrigan będzie mógł albo zrotować pod bombset, albo po prostu później decydować się na szybką rotację przez środek, co na pewno będzie ryzykowne, ale na razie dajmy szansę Niko i Karriganowi, bo z drugiej strony jest Device. No ten gdzieś patrzy w te smoki, Niko jednak musi uważać, ale już Karrigan widzimy, że znalazł się pod BS-em dużym. No i Astralis chce tutaj wejść, także Niko na plecach, dobry flash na Alu, ale nikt nie wychyla. Alu wręcz przeciwnie, Alu chce zaryzykować, Alu piękny frag! I tego potrzebują zawodnicy Face, tych entry fragów, tej przewagi. Astralis za chwilę może być rozbite, no tym bardziej, że Rain dokłada fraga również od siebie, Karrigan wewnętrzne, dobry flash, Karrigan również fragiem, Karrigan i Alu. No piękna współpraca i Zypek samotnie na cały skład Face, ale z tej rundy nic mu już nie wyjdzie, bomba zgubiona. Mało czasu, bo 25 sekund i Zypex raczej musi się martwić o swoją broń. Ten jeszcze zablokowany tutaj przy tym okienku. No widzieliśmy, że teraz dopiero wyskakuje ciekawy flash Zypex, a jednak nie zdobywa żadnego fraga. No tak, ale tutaj runda rozegrana pod dyktando Face Clanu. Od A do Z myli plan. Dobre zajęcie balona, potem ciekawa rotacja Karrigana. Tak coraz częściej widzimy właśnie, że snajperzy decydują się, aby sprawdzić pozycję przez granat zapalający. Poleciał na granat zapalający, ale oczywiście ma bardzo dobrą wizję, będąc na skopie. Jeden zdobyty frag i też przeciwnik od razu nie zdecyduje się na refraga, no bo oczywiście przez ten granat zapalający byłoby to ryzykowne. Także ciekawie zaplanowali to Face Clan, użyli kilka trików w ciągu jednej rundy i teraz ważne, aby, no właśnie, jeszcze tych kilka sztuczek zostało na dalszą część rundy. Tak Alu wiemy, że bardzo lubi sobie ten drugi środek sprawdzać i w żaden sposób nie chcą mu umożliwić takiej agresji aktualnie terroryści Kyoshima. Też ciekawe sprawdzenie po flashu, timing idealny, ale problema niesamowite, jednak udało mu się w jakiś sposób przerotować, a reszta zawodników Astralis już leci od strony banana. Tutaj Niko z granatem zapalającym, ten w tempo, Niko ma jednak spory problem, Karrigan do pomocy, no ale Karrigan w tym momencie sam na bombsite B już naciera tu teraz Kirby, ale Karrigan zdążył również go zabić, Alu na pozycji, ogień krzyżowy, Dupri zaplantował tę bombę, ale Device oczywiście nie utrzyma je w tym bombsite, no Alu powinien sobie poradzić, chociaż mocno obity, widzimy jeden HP u Alu, także szczęśliwie przetrwał tę rundę. No i Face powolutku wraca do gry na mapie do Inferno. Ale bardzo ciekawy dual fake, zostawienie dwóch osób w domku, no a jeden na samym początku dywanów, oczywiście Kyoshima dał informację, że coś pod tym domkiem się dzieje, tak drugi z zawodników stał bardzo defensywnie w okolicach schodów, tak reszta ekipy poszła bananem i w tym momencie domek został naturalnie odpuszczony, także Astralis, bardzo ciekawy plan, taka typowa runda na czyste eko, aby zaplantować bombę, zrealizowana idealnie, dzięki temu Astralis może cieszyć się z kompletu granatów właśnie w tej rundzie. Alu zawsze szywana, ale ten ewidentnie czuje się dobrze na tym środku, za chwilę może wychyli się jeszcze bardziej, ale Astralis na tę rundę ma jednak troszkę inny plan.
Widzimy szybkie zajęcie Banana, ale tylko oczywiście tej początkowej fazy, bo z drugiej strony nie będzie tak łatwo. Jest ustawiony na blisko Niko, dalej Karrigan, no ten w razie czego będzie musiał granatami wspierać Niko. Tak, Niko wychylony, bardzo ważny frag, jest ładny headshot i Niko nie odpuszcza, ale teraz będzie musiał, bo pali mu się pod nogami. Niko za starą taksówką, Niko, ale jednak Kirby lepszy i Karrigan wychodzi wtedy, kiedy trzeba. Karrigan ile jeszcze wytrzyma? Mocno bity device, 10 punktów zdrowia i widzimy, że Astralis ma ogromny problem, żeby się przedrzeć przez tę obronę na bombsite B. Karrigan i Niko wykonują świetną robotę. Tak, Karrigan nie boi się zagrać troszkę bardziej agresywnie. No, Glaive dobrze strzela, ale oczywiście troszkę za późno w to miejsce. Tak, teraz po fleszu zypek na środku. Alu nie daje się trafić, jeszcze dokładany do ciebie. No i podoba mi się to, że Alu nie chce ryzykować, tym bardziej, że jest przewaga po stronie Face. On woli się spokojnie celować z innej pozycji. To Astralis musi pokombinować, jak wygrać tę rundę, bo z tym są ewidentne kłopoty. Znowu bomba wraca gdzieś pod bombset mały, ale tam cały czas dwójka graczy Face. 33 sekundy do końca. Optymalne ustawienie graczy Face. I pytanie, czy Karrigan i w tym momencie Kiyoshima dadzą sobie radę, bo jednak po stronie Terro jeszcze jest trochę granatów. Glaive, widzimy, że już będzie smokował respa CT, będzie musiał sprawdzić doniczkę, ale zobaczmy, bo w ciemi Kiyoshima na blisko Karrigan, dobre wyjście Kiyoshima, jest frag! Większe problemy Astralis, mało czasu, no chyba już nic z tego nie będzie, Zypek sprawdza każdą miejscówkę, teraz jednak device z trafieniem, ale to nadal Face ma przewagę, nadal jest tutaj Karrigan, no i Karrigan bez kłopotu, 3 fragi w tej rundzie i mamy remis, 6-6. No Face widać, że taki powolny styl ewidentnie leży, bardzo ładne ustawienie defensywne, tak chciałem też w zespole Astralis pochwalić Zypeksa, bo za każdym razem widać, że on bardzo mocno dba o kontrolę mapy. Widzimy go regularnie w okolicach boilera, środka. Nawet kiedy jego koledzy są już w okolicach bombside'u B, on i tak jest w stanie troszkę namierzać i jeszcze taką nadzieję dać swojej drużynie, tak Astralis. No w końcu zmuszony rozegrać rundę Echo. Rain też ciekawa sprawa, 10 tysięcy dolarów. No i czekamy teraz na Astralis. Alu wcelowany i widzimy, że nie daje rady i daje informacji, że coś na tym środku się dzieje. No ale Alu, teraz poprawka, widzimy, że ucieka. Alu, wycofanie, może będzie kolejny frag. Alu jednak nie daje rady. Rain spod daszku, Kirby na spokojnie. Rain, jednak bardzo ładny balans. Jeszcze Zypex od drugiej strony. Rain złapany, ale Kiyoshima oczywiście też ładnie ustawiony. No może trochę problemów jest po stronie Face, ale jednak Astralis nie ma podejścia w tym momencie ani pod bombside A, ani pod bombside B. Dupree ze snajperką. No on już pokazywał się wcześniej w tym meczu. 1-3 to dla niego nie problem, ale w tej rundzie wydaje mi się, że Face na to nie pozwoli. Dokładnie, Karrigan z ostatnim fragiem. No i jeśli chodzi o Face Clan, oni mają pieniądze na każdą rundę po stronie antyterrorystów. Tutaj już ponad 10 tysięcy u większości zawodników. Mamy też grę spauzowaną, ponieważ Astralis przestało sobie radzić. Astralis nie wie, jak się już wygrywa rundę po stronie Terro, stąd ta pauza taktyczna. Zobaczymy, co tam Duńczycy wymyślą. No końcówka w przypadku Face Clanu rewelacyjna tak naprawdę, jeśli chodzi o ostatnie 6 rund. Mamy wynik 5-1 dla Face, a Astralis całkowicie zamrożony, nie mają pomysłu swojego przeciwnika. Face wydaje się być się silniejsze i na bananie, i na bombside'zie, a tam oczywiście chwilowo Astralis pokazywało się z dużo lepszej strony. Tak teraz Karrigan wykorzystuje ten już swój znany trik, czyli właśnie podkręcanie publiczności, kiedy oczywiście Astralis korzysta z pauzy taktycznej, aby troszkę wybić przeciwnika z rytmu. No i czekamy na wznowienie gry i na jakiś geniusz Glaive'a, bo to jest mapa, gdzie naprawdę jeszcze wiele rzeczy zostało zapomnianych. I Glaive może o tym przypomnieć światu, pokazać, jak się kiedyś rozgrywało Inferno, jak się teraz rozgrywa Inferno. Skąd on może wiedzieć, jaki młody jest? No ale na starym Inferno grał 2 lata temu na 100%. No zobaczmy w takim razie, co wymyślił Glaive, zobaczmy, co wymyślili Duńczycy na tę rundę, bo jak na razie widać plan, ale graczy Face. Alu zupełnie gdzie indziej, zazwyczaj na środku, tak teraz będzie podsadzka. Alu, no ale ten niecelnie. Kirby jeszcze go obija, także mamy dobry początek dla Astralis, chociaż Alu nie odpuszcza. Alu wciąż nadzieją, że uda się fraga zdobyć, ale pięknie teraz granatami grają Duńczycy, no Alu musi się stąd wycofać. Czekamy na ruch ze strony Astralis, chociaż już Duńczycy rozdzielają się. Bomba w tym momencie na środku. Zypek, jak widzimy, wszedł do domku. Ten próbuje skanować pozycję, no ale oczywiście żaden z antyterrorystów nie obrywa. Tak, wymiana jeden za jednego. Niko, jednak kolejny frag na bananie. I Face znowu ma przewagę. Znowu to jest runda, w której Face może sięgnąć po zwycięstwo. To by się na pewno przydało. Po stronie CT trzeba tych rund wygrać troszeczkę więcej. I wciąż jest szansa na to, żeby Face zrobiło to wynikiem 9-6. Tak właśnie powinna się zakończyć ta pierwsza połówka dla Face. Ale Astralis nie chcę na to pozwolić. W tej rundzie Device, Glaive i Zypex. Oni jeszcze powalczą, oni jeszcze pomyślą.
Ale z drugiej strony wiem, jak to się wszystko kończyło ostatnio. Dwóch zawodników CT na B, dwóch na A, no lecą granaty, jest Niko na trumnie i jeszcze w bombsite ustawiony kolejny z antynorystów, to Alu, który trafia po raz kolejny i nagle Glaive pozostaje sam, więc coś tutaj poszło nie tak. Mało czasu, 25 sekund, Glaive czy Alu, zobaczmy, kto będzie lepszy. No oczywiście już do Alu dołączają partnerzy i na plecach, z tego co widzę, Kiyoshima i to on kończy tę rundę, więc Astralis ewidentnie nie ma podejścia pod bombę, nawet bomba nie była zaplantowana przez ostatnie dwie rundy. No i jest problem, wydaje mi się, że Astralis powoli będzie już musiało myśleć o zdobywaniu rund, ale jednak po stronie CT. Ale też teraz tak, jak zerkam tutaj, jak wygląda historia tych wszystkich rund, to tak naprawdę gdyby nie ta runda anti-ego face, mogłoby w tym momencie mieć wynik, nawet nie wiem, w okolicach 12-2, coś takiego. Naprawdę Face ostatnimi czasy dominuje, a Alu nawet trafia tak ciężkie pozycje, jak teraz Alu wychyla się jeszcze, jest w stanie zneutralizować kolejnego zawodnika Astralis. No Alu się poczuł, niestety boję się, że po stronie Tero będzie mu bardzo ciężko te fragi zdobyć, no jednak wiemy, jak to wygląda wszystko z AWP. CT, to ty masz możliwość zmieniania swoich pozycji tak w Terro. Niestety twoim głównym zadaniem jest zamierzyć snajpera drużyny przeciwniej, bo Rifflera będzie ci złapać ciężko. Raczej schowa się gdzieś za smokem. W ogóle w tej rundzie zawodnicy Face grali z trzema snajperkami. Tak teraz Karrigan z automatyczną, Alu oczywiście cały czas AWP. Alu trzeci frag, może będzie czwarty. Alu szansa na ace'a! Alo, lo, lo, lo! Dokładnie, 5 fragów od Alu i mamy 9-6 dla zawodników Face po pierwszej połówce. No, no naprawdę, świetna mapa, świetna końcówka pierwszej połówki. Czekamy zatem na drugą pistoletówkę, a teraz zapraszamy Was na krótką, dwuminutową przerwę.
Wracamy do spotkania Astralis kontra Face, Mapare Inferno, druga połówka przed nami, Astralis teraz po stronie antyterrorystów i Face po stronie atakującej. Pamiętamy, że pierwsza połówka skończyła nam się bardzo fajną akcją, to Alu zdobył 5 fragów ze snajperki. Zdobył tego Ace'a, mamy 9 punktów dla Face, które wróciło też pod koniec tej pierwszej połówki. Astralis wydawało się do pewnego momentu solidny, Astralis rozgrywało te rundy bardzo dobrze, no ale właśnie, to była przeszłość. Później Face stwierdziło, panowie, my mamy jeszcze do grania Traina, więc musimy dać sobie wszystko na tym Inferno i okej, końcówka pierwszej połówki była oczywiście bardzo dobra, tak teraz trzeba się skupić na stronie atakującej i tutaj Face może mieć problemy, no bo jednak wiemy, że po stronie CT na Inferno te rundy zdobywa się łatwiej, co nie znaczy, że Face ma tego nie wygrać, bo runda pistoletowa, jak i dwie kolejne rundy dla Face będą oznaczały wynik 12 do 6. Z drugiej jednak strony nie zapominajmy, że Astralis ugrało Forza po przegranej pierwszej pistoletówce i to Astralis od tamtej pory właśnie zdobywało sobie rundy. 50 sekund do końca, wciąż 5 na 5, no i Face przyczajony pod bombsite'em A, ale to jest dobra decyzja, bo tylko dwóch zawodników Astralis. Device jednak trafia, od razu się wycofuje i jeszcze do pomocy będzie miał Kirby'ego. Device gdzieś przy smoku, coraz mniej czasu dla Face, no musi być jakaś rotacja pozostałych graczy Astralis. Kirby widzimy, że tego nie wytrzymuje, Device jednak z kolejnym fragiem, Karrigan likwiduje Glaive'a i to jest 3 na 3, Karrigan może będzie kolejny frag! Niesamowita runda w wykonaniu Karrigana i FaceTian już ma podłożoną bombę. Dupree pozostaje sam na 3 terrorystów, no niesamowicie zrobił to Karrigan, czy będzie szukał 4. fraga? Zobaczmy, Karrigan, to są 4 fragi i to jest 10. punkt dla Face Clanu. Ależ pewnie rozegrana przez niego pistoletówka, bardzo ważne fragi z tego Glocka, tam Device mógł spokojnie namieszać, no ale widzieliśmy, były kłopoty, był tam minimalnie dziurawy smoke, też pewnie zdawali sobie z tego sprawę zawodnicy atakujący, no ale jednak zobaczmy jeszcze raz, bo Karrigan pokazał się z niesamowitej strony i ten frag zdobyty na Glaive'ie, na osobie rotującej, tak później udało mu się zneutralizować Device'a i kolejnego antyterrorystę. Tak czekamy na Forza w wykonaniu Astralis. No jak wspominałeś, już Astralis jednego Forza było w stanie wygrać, ale po stronie Terro, tak po CT, ta sztuka też do najcięższych nie należy, no ale pamiętajmy, Face jest naprawdę bardzo mocny zespół, oni po stronie Terro potrafią Inferno rozgrywać i jestem ciekaw, jak poradzą sobie w tej rundzie anty-eko. Na razie w tej rundzie anty-eko widzimy, że jest spokój, kilku zawodników na bananie, bomba gdzieś w okolicach środka i jeden z graczy Kiyoshima w domku. Astralis też bez żadnej wyszukanej taktyki, widzimy trójkę graczy na BS-ie A, dwóch na BS-ie B. Także taki standard na rundzie Force, no wydaje mi się, że to niekoniecznie jest dobra opcja, ale może zawodnicy Astralis będą chcieli pokazać mi, że wręcz przeciwnie, że taki standard tymi lepszymi pistoletami to jest coś, co może przynieść zwycięstwo. No i teraz Dupree, nie wiem, czy nie widział już swoich rywali na środku, teraz na pewno ich słyszy, Dupree głęboko w bombsite'cie. Kirby z Diglem na balkoniku, Kirby, piękny headshot, Kirby, może będzie kolejny frag, ale to Rain zabija Kiyoshimę, no i Astralis ma sporą przewagę. Dupree zejście ze skrzynki, ale Alu wciąż walczy oraz Karrigan. Panowie z Face muszą się ogarnąć, Karrigan jakby mnie usłyszał, Kirby ogromny problem, ale Alu ma bardzo mało HP i to jest runda Force ugrana przez Astralis po raz kolejny na mapie Inferno. No ale tak dziwnie, bez jakiejkolwiek kontroli mapy od razu wejście od strony daszku, gdzie jednak wiadomo, że większość teamów decyduje się albo na wejście łącznikiem, albo na próbę wejścia bananem. Tak teraz oczywiście Face zdenerwowane, no jest to w pełni uzasadnione, stąd oczywiście pauza taktyczna. Taka troszkę też pauza na uspokojenie bym ją nazwał, tak później będzie można przemyśleć, co się ewentualnie stało, chociaż z tego co widziałem na kamerce, możliwe, że to nie do końca pauza taktyczna, niemniej jednak na pewno wpłynie pozytywnie na samych zawodników Face Clan. Jasne, no ale jak to się dzieje, że Face potrafi wygrać tak ładnie pistoletówkę za sprawą Karrigana, a później znowu oddaje kolejną rundę? No od razu nam się przypomniała sytuacja z tej pierwszej pistoletówki, też Face wygrywa, ale co z tego, skoro to Astralis sobie wszystko kontroluje? No to pokazuje, że zespoły tutaj walczą naprawdę bardzo fajnie w tym meczu, bardzo zacięcie, jeśli chodzi o te walki, jeśli chodzi o to nasze widowisko, ale problem jest jednak taki, że to zawodnicy Face mają tylko jedną wygraną mapę, a tutaj Kirby, ta powtórka z tym pierwszym fragiem i Rain, który za chwilę zabije swojego partnera, dokładnie, był tam właśnie frag taki już, no wiadomo, że nie zrobił tego specjalnie, to był taki chaos pod tym bombsite'em, aż kurczak z tego wszystkiego zwariował. I pytanie, co się aktualnie dzieje, bo faktycznie nie wygląda to na pauzę taktyczną. Gdzieś tam Kirby widzieliśmy, że wymowa słuchawki rozmawiał, więc może właśnie jest jakiś kłopot techniczny u gracza Astralis. No ale zaraz będziemy się mogli przekonać. Kiyoshima widzimy, że wpatrzony też nie do końca chyba wierzy w to, co się stało.
O tak, teraz w międzyczasie będzie tutaj chwilka dla nas, aby zobaczyć, jak dokładnie wygląda Inferno, jeśli chodzi o samych zawodników Astralis. No i na przykład patrząc na ostatni mecz z Fnatic rozgrywany również w ramach turnieju IEM Katowice 2017, widzimy niesamowity balans, 7-8, 8-7, także Astralis właśnie tym Inferno grało niesamowicie. Wyrównanie po obu halfach. No też pamiętamy tego klacza, tam Fnatic miał bodajże dwie rundy meczowe, wynik 15-13, ale Fnatic przegrało sytuację 3-1. Później w dogrywce też Device ugrał klacza, także Astralis, no nie powiem, że miał szczęście, no bo oczywiście to są indywidualne umiejętności zawodnika, ale generalnie patrząc na cały zespół, Fnatic do pewnego momentu tam wyglądało lepiej. Tak tutaj Astralis może i przegrywa, to znaczy ten wynik nie jest taki dobry, ale widać, że Astralis potrafi walczyć właśnie na rundach Force. No a Face ma kłopoty, gdy ten ekwipunek jest, a przeciwnik ma ten ekwipunek troszkę gorszy. No mówię, szkoda, bo Face mogą sobie dać nawet wynik 12-6, a tak, kto wie, jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że mamy tę przerwę, chociaż będziemy... Nie, myślałem, że mogli wrócić, ale tutaj widzimy, że jest tylko powtórka akcji Alu. Dwa flagi zdobyte, za chwilę jakiś kolejny, to jest chyba ten S, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie niepokoi mnie to, że mamy cały czas tę przerwę, bo na pewno zawodnicy są zniecierpliwieni, na pewno chcieliby już tutaj kontynuować to spotkanie na Inferno. No tak, jeszcze tutaj właśnie korzystając z tej chwili przerwy, no jednak Astralis, patrząc na wszystkie ich trzy spotkania rozgrywane na nowym Inferno, no ewidentnie pokazywali się z dużo lepszej strony po stronie CT, to nie powinno oczywiście nikogo dziwić. Tak, jednak Face może mieć z tym faktem spore problemy, no bo jednak pamiętajmy, ostatni mecz na Immortals, Immortals naprawdę miało problemy po stronie CT na każdego, to nie jest tak, że Immortals ma niedopracowane CT na Inferno, Overpass wygląda tak samo, Kash wygląda tak samo, Immortals naprawdę, jeśli chodzi o stronę broniącą, ja nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale pierwszy raz miałem okazję oglądać zespół, który niesamowicie słabo bronił po to, by wszystko nadrabiać po stronie atakującej. Stąd pewnie ostatnim razem Face było w stanie właśnie tak dużo tych rund wygrać po stronie Tero. Tak miejmy nadzieję, że i ten Force przyniesie im oczywiście wygraną rundę. Tak później będą w stanie dobrze rozpracować Astralis, bo w tym momencie wynik dla Duńczyków jest zadowalający. Jeszcze gdyby udało mi się wygrać tego Force'a, następną rundę Echo, byśmy już zbliżali się do remisu, gdzie Astralis cały czas wygrał po stronie CT. Jasne, i też Astralis prawdopodobnie miałby dużo pieniędzy, bo zakładam, że Astralis może teraz tę rundę wygrać i gładkie też Echo, ale na razie nie ma co tak wyprzedzać, bo oczywiście Face Clan może tutaj jeszcze powalczyć. Jak na razie widzimy zajęcie środka, zajęcie domku, a gracze Astralis ze standardowym ustawieniem, chociaż nie do końca. Glej pozostaje sam na bananie, ten wysunięty przy tych deseczkach. No i jeżeli tam doszłoby do jakiegoś pojedynku, no to musiałby go wygrać terrorysta. To by dało szansę graczom Face, że Astralis mogłoby się trochę niepokoić, ustawić sobie dwóch zawodników na B, dwóch na A, co by oczywiście dało szansę terrorystom. Tak, Reyno bity do 20 HP, no ale Glaive nie odpuszcza pozycji, chociaż ten nie jest sam. Widzimy, że Zypek coraz bliżej. I pytanie, czy będzie jakieś sprawdzenie? Nawet nie trzeba sprawdzać, bo Glaive cały czas jest celowany. Teraz jeszcze obija Niko, ale widzimy, że woli zagrać defensywnie. Nie chce ryzykować, nie chce tracić broni, nie chce oddawać tej przewagi. Ale czas leci. Face decyduje się na podejście tym bananem. No jest flash, jest smoke, to powinno wystarczyć, żeby zatrzymać tę dwójkę. Zobaczymy właściwie, żeby przejść przez tę dwójkę. Glaive jednak jeszcze ze smokiem. Chwilę się wstrzymuje, ale myślę, że to jest już odpowiedni czas, żeby wyrzucić ten granat. Dokładnie, leci smoke od terrorystów. Zypex na dobrej pozycji. Glaive ryzykownie, ale Glaive i Zypex, no ładna akcja. Bez wejścia dla zawodników Face, no i jeszcze powalczy Kiyoshima, ten z jednym fragiem, ale mało czasu, trzeba kłaść bombę, a antyterroryści są już niezwykle blisko, no i Glaive bez kłopotu. No tutaj tak, Force rozegrany, tylko jeden frag, Glaive oczywiście bardzo mocno obity, ale no wiem, jak się skończył nuke dla Face Clanu, kiedy oni na rundach eko tych fragów totalnie nie zdobywali. Finalnie i tak 5 rund po stronie Tero na nuke'u to jest całkiem dobry wynik, ale no te Force ewidentnie nie należały do najlepszych i strasznie utrudniali sobie zawodnicy Face Clanu, bo poprzez wygrywanie tych rund na fullu i tak nie zmuszali swojego przeciwnika do eko. Tak teraz Astralis, zapowiada się niesamowicie dominująca runda, ale Face Clan jakby się tego totalnie spodziewało, oczywiście 5 razy Glocki, no to nic, tylko stać na respie i czekamy na w miarę szybkie zakończenie rundy, bo oczywiście tutaj raczej jakiegoś większego sukcesu, jeśli chodzi o zespół Face Clan, nie będzie.
Chociaż Astralis widzimy, że powolutku decyduje się na wycofanie ze swoich agresywnych pozycji. No ale jakoś tak niechętnie dwa chce się wycofać. On żeby sobie pofragował. No tak, widzimy pistolet maszynowy, Kirby jeszcze na balkoniku. Chociaż teraz mocno bity Kirby. Zobaczmy, czy zaryzykuje. Jakże, no tutaj oczywiście, skoro są terroryści tylko z lukami, skoro są partnerzy blisko, to czemu nie? Także Astralis, dobra runda, solidna, ale tego mogliśmy się spodziewać. Mamy taki, no nie powiem, że mamy comeback, no bo oczywiście Face wygrało pistoletówkę, ale pamiętamy, Force ugrany przez Astralis po tej drugiej stronie tak naprawdę zmienia wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o te pierwsze rundy, ale teraz full po stronie Face, full po stronie Astralis, kałasznikowy po jednej czwórki i kałasznikowy po drugiej stronie, Astralis bez snajperki, ale ta broń może się wcale nie przydać, no jednak zobaczymy. Alu wiemy, że po stronie TT tą snajperką gra fenomenalnie, tak po stronie Terror jak na razie oczywiście nie może sobie na nią pozwolić, a gracze Astralis pozwolili sobie na potrojenie banana przez chwilę, ale już wraca do Pring gdzieś do łącznika, no bo to będzie wejście pod bombset. A zobaczmy też jednak na banana, tam Zypex i Glaive cały czas agresywnie, oni wiedzą, że muszą dawać sporo informacji swojej drużynie. No i teraz Face nie zostawił sobie żadnego gracza, trzeba będzie przyjąć banana, to wcale nie musi być łatwe, bo Astralis jest przygotowany na takie wejście na drugi tempo graczy Face, chociaż nie, to było tylko sprawdzenie i taka mieszanka w tym momencie na tym Inferno. Face jeszcze nie do końca może wie, co chce zrobić, chociaż no, patrząc na pozycję, ta bomba cały czas gdzieś na środku. Problem jest taki, że czas leci i jeszcze smoke u Glaive'a i to jest jedyny smoke w tym momencie po stronie Astralis. Także nie będzie się czym blokować, no nie wliczając oczywiście granatów błyskowych, ale Glaive wciąż agresywnie, wciąż blisko, pokazuje panowie, ja tutaj jestem, nie macie podejścia, nie wchodźcie tutaj. Pójdźcie pod bombset A i tak też robią zawodnicy Face, ale na łączniku jest ustawiony device, ten z UMP-45, będzie podejście właśnie pod tego zawodnika. No device może sobie nawet nie poradzić, ale zobaczmy, no nie radzi sobie. Rain z pierwszym fragiem wcale przy tym mocno nie ucierpiał, także jest okazja dla Facecanu, żeby wygrać rundę. Kolejny frag od Raina, bombsite jednak jeszcze Dupri, ale ten nie ma wsparcia, Dupri nie daje rady i Facecan wchodzi tutaj bez problemu. 4-2, Glaive od biblioteki, ale ten decyduje się na zachowanie broni, podobnie Zypex, także brawa dla Face, będziemy mieli za chwilę 11 punkt dla tego zespołu. A też trzeba powiedzieć szczerze, no beznadziejne ustawienie, jeśli chodzi o Astralis, device wcelowany, pozycja nie najgorsza, tak, bo wiadomo, że był zmuszony gdzieś szukać w miarę bliskiego dystansu, ale no właśnie, ta pozycja ani nie jest często smokowywana, ani flashowana, stąd się taka nie inna decyzja. Tak, Astralis, takie podwojenie w BS-ie, no chcieli zostawić pułapkę na swojego rywala, tak, idealna kontra, wejście od łącznika na Inferno, no tak naprawdę jedyna opcja skontrowania takiego wejścia łącznikiem to jest albo AWP, albo osoba, która rotuje z banana właśnie speedwayem, aby takiego partnera właśnie w okolicach łącznika wspomóc. Nie było ani jednej, ani drugiej rzeczy. Tak, pamiętamy Nuka. Astralis dopiero zaczynało grać na Nuku. Nie podczas tej rundy, kiedy mieli UMP i Facecam mocno tylko rundę wygrać, ale od razu w następnym mieli M4 i AWP i od tej pory zaczęła się ich dominacja na Nuku. Inferno, no wydaje mi się, że patrząc na tutaj, że tak powiem, przewagę po stronie CT, jest spora szansa, że również Astralis będzie w stanie zacząć dominować swojego przeciwnika. To jest ciekawa sprawa, Astralis przegrywa rundę, a mimo to Zypex, Glaive oraz Dupri mają powyżej 6000 jeszcze w swoim ekwipunku. Tak jest device z AWP. Ten nie ma żadnego rywala, który również AWP posiada i boję się, że to może skończyć się źle dla zespołu Face, chociaż widzimy, że już powolutku odsmokowany jest zawodnik tego zespołu. Też osamotniony jest Kirby chwilowo w BS-ie. No ale ważne, że rotuje tam Glaive, bo właśnie ten Glaive, osoba rotacyjna, to jest coś, co może skontrować w tym momencie zespół Face Clanu. No Face już wychodzi na środek, teraz można zrobić naprawdę dużo. Widzimy też, że Face nie zostawia sobie nikogo na plecach, także to będzie podejście po ten bombsite duży. Device, no jeżeli będzie tak strzelał celnie jak Alu, to wydaje mi się, że nie będzie wejścia dla terrorystów. Device już z pierwszym fragiem, ginie Kiyoshima, ale oczywiście kolejne smoki uniemożliwiają zdobywanie kolejnych fragów Device'owi. Karigan na naprawdę dobrej pozycji, teraz Nikon musi patrzeć na banan, tam już są zawodnicy CT. Tak, teraz Karigan. No mógł to zrobić troszkę lepiej. Ten tym sprayem na pewno się nie popisał. No mamy przewagę Astralis. Jeszcze próbują podejść zawodnicy Face, ale to kompletnie nie wychodzi. I zostaje teraz już tylko Niko przy życiu. Ten na może i dobrej pozycji, ale co z tego, skoro z drugiej strony ma całą piątkę Duńczyków. Niko bez bomby, ta zgubiona jeszcze bezpośrednio w bombsite. Zdobycie fraga czy dwóch to będzie sukces. Tak, idzie po device'a. No device akurat przeskakuje, Niko nie trafia. Device kontra Niko, no komiczna sytuacja, ale jednak Niko zdobywa tego fraga. Jeszcze podchodzi na blisko Dupri, ale ten ma bardzo mało HP, więc oczywiście nie będzie ryzykował. Tym bardziej, że zostało jeszcze 20 sekund, no ale Niko jednak już odskakuje. Gdzieś tam z drugiej strony będzie zamykał go Glaive. W ogóle podszedł pod bombsite B.
Także po Niko jeszcze Glej przyjdzie. No widzimy, że Niko chowa się w smoku, teraz jednak zafleszowany. Gracze Astralis widzą, że sobie mogą pozwolić na więcej. Pytanie, ile jeszcze wytrzyma Niko? Ten nie sprawdza prawej strony, teraz jednak się odwraca, ale myślał, że już zabił. Tak czy inaczej, Zypex był na blisko. No i okej, Face jedną rundę wygrywa, ale za chwilę jest porażka i to Astralis traci tylko jednego gracza. Ale jest jednak różnica, patrząc na samego Nuka, był naprawdę bardzo ładny pomysł samych zawodników Face Clanu. No wielka szkoda, że Karrigan nie był w stanie wykończyć zawodnika znajdującego się w BS-ie, bo ten frag mógłby zmienić całkowicie oblicze tej rundy i nawet i całego meczu, bo Astralis możliwe, że prezentowałoby się dużo biedniej jak oczywiście teraz. No i widzimy, że w międzyczasie jest Rush na banan, a ten potrojony i jeszcze jednak Zypex z dwoma fragami i ten Rush na bomb side B nie wyszedł zbyt dobrze. No naprawdę, Zypex tutaj dobra pozycja, no i widzimy dwa fragi od niego. No pamiętamy też, że Zypex zabił tutaj już Ace'a, jeśli chodzi o doniczkę właśnie na tej mapie, tak? Na razie dwa zdobyte fragi, ale widzimy, że jeszcze Kirby daleko zawędrował. No Karrigan nie był w stanie go zabić od pleców. No Karrigan ma teraz problemy, cały FaceTime ma problemy. To jest 5-2, Astralis idzie po 11 rundę i Astralis być może nawet idzie po zwycięstwo w całym tym turnieju. Chociaż na to jeszcze będziemy musieli poczekać, chociaż w tej rundzie widzimy, że jest miazga. Zypex 1 HP, oczywiście kamera na tym zawodniku. No bo dobra pozycja na bananie, to mu dało tę przewagę jego drużynie. No i Face, myślę, już troszeczkę przybite, bo Face już widzi, że tutaj nie ma za bardzo podejścia do Duńczyków. Ale też zagrali jedną rundę powoli i no był ten element ryzyka, tak? Glaive zastosował coś takiego, wyszło, no bo oczywiście był snajper, bardzo łatwo raszuje się snajpera pod tym bombsidem B, tak? Widzimy, że samymi riflami grali zawodnicy Astralis, stąd oczywiście ten rush uniemożliwiony, a nawet jeszcze potrojenie banana, a w przypadku, kiedy Astralis zaszywało banan, było dwóch zawodników, z czego jeden snajper. Tak, teraz mamy spore przyspieszenie, widzimy, że domek jest już zajęty. Całkiem sprawne zajęcie pozycji, ale jeśli chodzi o pistolety, no niestety znowu. Reign z Diglem, ten jeszcze bardzo mało HP, reszta zawodników posiada Glocki. Szybka wymiana, no kto ma nie dostać Digla jak sam Niko? Ale naprawdę obawiam się, no to nie jest Mirage, to nie jest Cobblestone, to jest Inferno. Tutaj te pozycje antyterroryści mają dużo lepsze i boję się, że Niko może mieć spore problemy te tutaj fragi zdobywać. No ale dajmy mu jeszcze szansę, no bo oczywiście tutaj na nim będzie polegał cały zespół. A Rain, zwróćmy uwagę, przyjmuje formę Wabika. Tak, no jest oczywiście z nożem, gdzieś tam będzie próbował szybko Rain wyskoczyć. Teraz wychyla jako pierwszy, no Device trafia jednak Niko. Pierwszy frag dla Astralis, Device wciąż celowany, czeka na dobitkę Raina, no i w końcu do tego dochodzi Device jeszcze z tekiem, dzielnie walczy przeciwko Alu. Trzy fragi od Device'a, Dupri z jednym na końcu. No i w międzyczasie oczywiście do tego dorzucił się Glaive, 12-11, Astralis na minimalnym prowadzeniu, ale jednak strona CT ewidentnie sprzyja drużynie duńskiej. Tu jeszcze powtórka tej akcji Device'a. No wiadomo, eko fragi, no ale to jest mapa, na której widać, że i Alu sobie świetnie radzi po stronie CT i Device robi dokładnie to samo. Device też nie boi się wychylić na środku, zdobywa te fragi i z takim snajperem trudno sobie poradzić, tym bardziej, że Face tej snajperki wciąż nie posiada. Alu widzimy, że z kałasznikowem i to może być naprawdę ogromny problem dla terrorystów, jeżeli Device będzie grał w ten sposób. No i cały czas zwracam uwagę na banana. Tam cały czas jest agresja, tam cały czas wychylają się zawodnicy Astralis. Oni nie boją się sprawdzić pozycji. Przez to albo mamy potrojenie nawet banana, czy poczwór, czy tutaj czterech zawodników na bombsite dużym. I tego mi troszkę brakowało, jeśli chodzi o Face, bo tak często tego nie widzieliśmy. Tak Astralis ładnie kombinuje, bo tak naprawdę atak na bombsite B jest już zatrzymywany w okolicach tej starej taksówki. O tak, teraz Face decyduje się znowu na powolną grę. Taką rundę widzieliśmy na samym początku, pamiętnak ze Karrigana, gdzie jednak tego fraga nie był w stanie zdobyć. Tak teraz miejmy nadzieję, że jeśli dojdzie znowu do jakiejś ciekawej kontroli mapy, to tym razem zawodnicy od strony indywidualnej nie zawiodą, bo tak jak mówię, pomysł widać, że zawodnicy Face mają problemy ekonomiczne, potem niezbyt dobra decyzja o zraszowaniu banana i przez to Face cierpi, no w tym momencie stracili już niesamowicie kontrolę nad wynikiem, mieli sporą przewagę. Tak, nie dość, że z tej przewagi nic nie dostało, to jeszcze muszą jedną rundę odrabiać, a to po stronie CT, kiedy Device ma jeszcze 80 ekwipunku, jest zadanie bardzo ciężkie. Tak, teraz szybko wykurzony zawodnik Astralis. Szkoda, że Face nie przyspieszyło, ale oni oczywiście nie mają tej informacji, że Device jest osamotniony. No ale teraz wraca już na pozycję Glaive, ten jeszcze ma smoka i ten smok już musi lecieć. Glaive dorzuci flesza i na pewno się wychyli, Device niecelnie, Glaive na fleszu. Ale zobaczmy, co się dzieje, w jaki spory chaos, Niko się odnajduje.
Device musi trafić, ten trafia, spodziewa się Niko od ruin. Device spokojnie, Device kolejny frag, mało czasu, 7 sekund. Trzeba kłaść bombę, piękny sprejący Peksa, ale bomba już chyba będzie w bombsite, Reign zdążył. Tak czy inaczej, przewaga po stronie CT. Niko na ładnej pozycji, jeszcze leży Smoke, Kirby chyba chce to zrobić zbyt szybko, ale jednak nie, jednak trafia Niko. I wszystko w rękach Reina, zobaczmy, piękny frag od niego. Kirby od ruiny, na blisko też jest celowany Zypex. Reign 20 HP, no i zawodnicy Astralis musieliby zagrać teraz agresywnie we dwójkę. Reign kolejny frag! I mamy 1-1, Kirby jednak zdobywa tego fraga, ale Reign był niezwykle blisko, żeby ugrać taką rundę dla Face. No idealnie to zrobił, oczywiście wziął AWP, bo tych HP miał niezwykle mało. Musiał zwiększyć swoje szanse, jeden celny strzał z AWP, no był w stanie dwa takie oddać, tak oczywiście z Kirby zadanie. Nie to będzie, że niemożliwe, ale jednak bardzo ciężkie. Tak, Device również trzeba pochwalić, bo on z tej AWP również tego drugiego fraga zdobył w sposób bardzo ładny, bardzo szybki. No Niko, nie wiem, czy nie pośpieszył się poprzez wyjście z tego smoka, nie wiem, czy nie za agresywnie zagrał tutaj zawodnik Face Clanu, no ale no niestety, no nie ma Miraża, nie ma Kobla. Niko, nie mówię, że gra źle, ale no w tym momencie ta gra już jest na tak bardzo teamowym poziomie, że no nieważne co by Niko robił, nie byłby w stanie sobie poradzić i to po prostu pokazuje, że teraz jest skład wyrównany, teraz przeciwnik jest bardzo ciężki, to jest mapa Inferno, to trzeba pograć razem i Inferno nawet, tutaj Niko nawet nie ma za bardzo okazji na tym Inferno pokazać się z dobrej strony, bo jednak jeśli chodzi o akcje indywidualne, niesamowicie ciężko jest wypracować sobie dobrą pozycję. My jesteśmy po pauzie taktycznej od zawodników Face Astralis. Widzimy, że idzie po zwycięstwo nie tylko na tej mapie, ale przypominam, nawet na tym turnieju mamy aktualnie 2-1 w mapach dla Duńczyków. Oni potrzebują 3 rund, aby zwyciężyć kolejny raz w tym roku. Pamiętamy, że udało im się to zrobić właśnie podczas Majora. Tak teraz walczą w wielkim finale turnieju Intel Extreme Masters Katowice 2017. O Face Clan tylko z pierwszą wygraną mapą i to Inferno niestety od Face się oddala. No teraz też raczej nie będzie łatwo. Face Clan nie ma pieniędzy. Face Clan gra z pistoletami, są granaty, no ale wiemy, że Astralis jest przygotowany na każdą ewentualność, nawet w takich stresujących sytuacjach jak wcześniej na bombsite B. Widać, że Duńczycy wychodzą obronną ręką. No ale jesteśmy po pauzie. Zobaczymy, co Face wykombinowało. Może to będzie coś, co zaskoczy Duńczyków. Może to będzie coś, co pozwoli zawodnikom Face jeszcze się wydostać z tego małego dołka, w którym na pewno są teraz terroryści. Niko, widzimy, że odmierza Smoke'a. No to będzie wejście po ten bombsite duży. Tam trójka zawodników CT, ale już rotuje Zypex, a to z tego względu, że Glaive jest bardzo daleko wysunięty na bananie, więc Zypex musi się spieszyć, żeby pomóc parterom. Tak, Karrigan z Mołotowym wyrzuconym, Device odsmokowany, ale ten nie boi się wyjść. No Zypex popełnia błąd. Device jednak celnie chowa się za Smokiem, widzimy, ciąga pistolet, ale gdzie jest Face? Face już pod bombsite'em, zobaczmy kolejny frag na terrorystów i to wciąż jest walka tej drużyny. 4-3 i nagle rotacja pod bombsite B, no niesamowicie robią te terroryści. Teraz szkoda, że Karrigan dał się złapać, bo to był zawodnik, który miał uniemożliwić rotację. A tak Dupri i partnerzy widzimy, że cisną wszyscy od banana. Ależ emocje, no i pytanie, kto tę rundę wygra, bo oczywiście terroryści ustawią się od respa CT. Ciekawy flash, Alu zdążył się jednak schować. Przydałby się Smoke do respa CT, ale tego Smoke'a nie widać, no Dupri plecami, kolejny frag na Terro i Device już wie, że tej rundy nie wygra. No to był ten specjal, który po raz kolejny Face miało przygotowane i pokazało nam, jak można ciekawie rozegrać taktykę. No idealnie zamieszali swoim przeciwnikiem, bo to było wejście na czysty bombsite B w sytuacji 3-5. Takiej sytuacji nie widzimy zbyt często. Astralis było święcie przekonane, że to będzie wejście na bombsite A, także trzeba przyznać, że taktyka była przednia, tak oczywiście Device. No oczywiście, jak ma nie być rozgrzany, skoro już tak naprawdę 4 godzinę, jak nie więcej, spędza przed komputerem i to też jest piękna sprawa, bo jeśli zawodnik gra już tak długo, to naprawdę masa tych strzałów jest oczywiście celna. Tak, jeszcze Reign pozbawia Device'a AWP. No i nie wiem, czy jakaś pauza taktyczna nie powinna w tym momencie zostać skolowana przez Astralis, aby troszkę tutaj... Nie, ekonomia jest na tak dobrym poziomie, że nie trzeba tutaj niczego ustalać. Bałem się, że już powolutku może dojść do jakiejś rzucania AWP i przekazywania sobie broni na respie.
tak teraz widzimy, że jednak ekwipunek cały czas jest wyśmienity, jeśli chodzi o zespół Astralis. No i Face miało specjala. Miejmy nadzieję, że mają coś jeszcze raz przygotowanego, a na pewno Alu wygrywający pojedynek z Device'em. To jest coś, czego na co czekaliśmy i wydaje mi się, że jest to pierwszy frag Alu zdobyty z AWP po stronie Terro. Jeszcze wracając do poprzedniej rundy, no mnie zawiódł Zypek, który na pewno tego fraga w oczniku powinien zdobyć, ale to już jest przeszłość. Teraz Face przedziela się pod bombsite duży, no i Dupri już wie, że nie ma co odbijać. Także Face Clan po wygranym jakby eko, no takim niby forcie, widzimy, że wygrywa również kolejną rundę, zatem będziemy mieli 13 do 13 i to Inferno wciąż pełne emocji. Astralis oczywiście jest osłabione finansowo, no Glaive ma w tym momencie 5500, ale bardzo ważne teraz, żeby zawodnicy Astralis zachowali swoją broń, tak żeby spokojnie jeszcze mogli zagrać w następnej rundzie, żeby jeszcze mogli zagrać z AWP, ale faktycznie Face budzi się, Face pokazuje, że walczy, no i kto wie, czy Face nie będzie grało tak dobrze do samego końca tej mapy. Oczywiście gdyby tak było, gdyby Face zwyciężył, mielibyśmy mapę piątą tego spotkania finałowego, a przypominam, że mapą piątą będzie mapa The Train, ale jeszcze to nie jest ten moment, bo tutaj okej, runda dla Face, za chwilę kolejna, ale Astralis, słyszymy chyba, że korzysta z pauzy taktycznej. Jak najbardziej, tak, jeszcze taka informacja wyskoczyła nam na środku ekranu i Astralis będzie musiał przemyśleć. No właśnie, co teraz trzeba przemyśleć? Wydaje mi się, że to ich ustawienie 4-1 było rewelacyjne, działało w 100% i troszkę z tego zrezygnowali zawodnicy Astralis. Nie wiem, czy po prostu w ciemno liczą na to, że jednak dojdzie do jakiegoś wejścia pod bombsite B. Tak aktualnie. Bardzo ładnie po prostu są w stanie rozmontować obronę zawodnicy Face Clanu. Szybki pik w wykonaniu Alu, od razu bardzo sprawne wejście pod Kirby'ego i oczywiście już Dupri był zmuszony zachowywać broń, tak? Nie, no raczej szczerze wątpię, aby Astralis ryzykowało jakąkolwiek agresję. No ewentualne potrojenie banana, zajęcie banana agresywnie, to było coś, co Astralis wychodziło. Stąd byli w stanie wypracować tą początkową dominację, także moim zdaniem powinni powrócić właśnie do tego trójkowego przejęcia banana. Zaraz dowiemy się, jaka będzie decyzja i widzimy, że akurat do tego dochodzi. To Astralis wychodziło i to jest coś, co może pogrążyć Face Clan. No, Alu wcelowany ze snajperką na środku, ale właśnie nie widzimy tam Device'a. Ten zupełnie w innym rejonie. No, Device w tym momencie ustawiony gdzieś przy Speedwayu. W ogóle wraca teraz pod bombsite B na Astralis. Potraja sobie ten bombsite, ale widzimy, że jest oczywiście zmiana z Glaive'em. To się może wydawać troszeczkę dziwne, że zawodnicy po prostu tak się zmieniają pozycjami. No, ale oczywiście Face i tak nie atakuje. Face jak na razie czeka, bo Face wie, że Astralis teraz mogą coś wykombinować. Tak, Alu gdzieś tam na końcu, na środku. No pytanie, czy dojdzie nam do pojedynku, czy Alu znowu go wygra z Device'em, bo na pewno eliminacja Device'a da dużo, tym bardziej, że Device w tym momencie ma najwięcej fragów w swoim zespole. Oczywiście Glaive właściwie tylko tak bardziej odstaje, bo on tutaj prowadzi, on może tych fragów aż tak nie zdobywa, ale i Device, i Zypex, i Kirby, to jest 18 i 17, więc to jest na pewno trio, które jakoś prowadzi do Astralis na Inferno. Tak, Device, ależ była okazja. Zawodnik Terro może mówić o sporym szczęściu, to Niko, a w międzyczasie jakiś buścik widzieliśmy w okolicach łącznika Glaive i Zypex, no ale jednak rezygnują z tego teraz Duńczycy. Niko przyspiesza po kolejnym strzale od Device'a. Karrigan gdzieś obity do połowy HP na środku. Czas leci, 35 sekund do końca. Zawodnicy Face cały czas walczą, ale w tym momencie mamy fraga dla Zypexa, no i ktoś musi wrócić pod bombsite B, tam jest tylko Device. Ten zobaczmy, no jeszcze nie oddaje strzału. Device, teraz bomba na ziemi. Astralis z ogromną przewagą, ciekawe wyjście Niko, ale Device raz jeszcze i Rain pozostaje sam. Ależ zaczęło się wszystko od przejęcia banana, tak potem było już pod kontrolą. Astralis bez najmniejszego problemu było w stanie odczytać intencje swojego rywala. Także całkiem pewnie wygrana runda przez Duńczyków, 14 do 13 i jestem ciekaw, czy Face było w stanie przez te dwie wygrane rundy z rzędu troszkę pieniędzy odłożyć. Wydaje mi się, że tak, także jeszcze tutaj bym w żaden sposób Face Clanu nie skreślał, bo oni będą jeszcze walczyć. No naprawdę, dobra runda w wykonaniu Astralis, dobra runda w wykonaniu Device'a, ale no właśnie, Face, tak jak mówię, wygrało te dwie poprzednie, tak teraz mamy znowu problemy, tak teraz Face Clan znowu musi się zastanowić, co tutaj zrobić, jak rozegrać to Inferno, żeby jednak jeszcze mieć szansę na ostatnią mapę. Przypominam, że tą ostatnią byłaby mapa The Train, ale jednak Astralis robi co może, aby do tej trzeciej mapy nie doszło. Astralis robi co może, żeby wygrać to spotkanie wynikiem 3-1, no ale poczekajmy,
czekajmy, bo oczywiście FaZe musi kombinować, FaZe ma indywidualności, FaZe też jest zespołem, który na pewno chce jeszcze wyciągnąć jakiegoś asa z rękawa. Astralis 14, FaZe 13 i przed nami kolejna runda tego spotkania. Jest snajperka u Alu, pamiętamy, gdy zdobył tego entryflaga wcześniej, ta runda trafiła na konto FaZe. Ale Alu znowu nie ma tej okazji. No ewidentnie Device nie chce z nim walczyć na środku. Device wie, że przyda się później, tak jak właśnie w poprzedniej rundzie na bombsite. Tak teraz Glaive agresywny, Glaive i Zypex po jednym fragu. I jeszcze Zypex zdążył się schować. No ta agresja na bananie, mówiłem o tym cały czas. Astralis zawsze się wychylało i widzimy, że terroryści ryzykowali tam wyjście przez te smoki, ale to jest kompletnie chybiony pomysł. Karrigan jeszcze mocno bity, no naprawdę, aż ciężko w to uwierzyć, ale Astralis gra tutaj o niebo lepiej, jeśli chodzi o tę drugą połówkę, a przynajmniej jeśli chodzi o same decyzje, bo wiadomo, no skilla nie brakuje i jednym i drugim, ale Astralis, no jakieś ryzyko podejmuje i to ryzyko się opłaca. Zwróćmy uwagę, Zypex po jednym frag i Glaive jeden, a Zypex tak naprawdę ledwo obity, no FaZe traci Reina, FaZe traci Niko. I się zastanawiają terroryści, co dalej zrobić, bo to nie tak miało wyglądać. FaZe Clan na pewno myślał, żeby w tej rundzie jednak znowu zaskoczyć. I ten doping publiczności, no słyszymy go cały czas, ale tak naprawdę Astralis tylko pokazuje, kibicujcie sobie, kibicujcie, my i tak to wygramy. No tak to cały czas wygląda, ale FaZe jeszcze musi jakoś tutaj powalczyć. 35 sekund do końca i jednak bomba będzie szła pod bombset, a tam głęboko w BS-ie Dupree i widzimy, że gdzieś przy piachu Kirby. No jednak czasu bardzo mało, więc pozycja, którą przyjmuje Dupree, może być dobra, tym bardziej, że Glaive już jest od biblioteki. Czas leci, Glaive cały czas celowany, zobaczmy, Karrigan nawet tej pozycji nie sprawdzi, Glaive, ale nie, to Kirby fraguje! Tak czy inaczej, Glaive sprawia spore kłopoty, Glaive, no tego kompletnie nie ma dla FaZe Clanu. Alu pozostaje sam ze snajperką, nie ma czasu, nie ma rundy, są za to dwie rundy meczowe dla graczy Astralis. I jeszcze lecą po tego, ale ja nie wiem, czy musi oddać zachować tą broń, bo tam niesamowicie szybko zawodnicy próbują zaatakować zawodnika z Finlandii, ale jednak jest w stanie AWP zachować, ale ta AWP, no ona tutaj dużo nie daje. Alu miał 18 fragów po stronie CT. Jeden frag zdobyty z pistoletu, jeden frag zdobyty z AWP i to jest to, o czym mówiłem. Snajperzy na mapie Inferno naprawdę nie są zbędni, ale no jednak po stronie Terror gra się niesamowicie ciężko i Alu jest tego żywym dowodem. Tak w końcu nie będzie entry fraga zdobytego przez FaZe Clan. No, dziwna sprawa, za każdym razem Astralis przyjmuje trójkowo banan i nie ma na tyle, nie wiem, odwagi, nie ma na tyle dobrej takiej przejrzystości mapy, aby podjąć się na przykład szybszego wejścia na bombsite, a póki właśnie trzech Duńczyków jest na bananie, tak teraz będzie próba zajęcia bombsite'u, a który jest kryty przez czterech Duńczyków. Właśnie, czyli Astralis w tym momencie idealnie trafia z decyzją. FaZe wręcz przeciwnie. Oczywiście sporo jest czasu dla ekipy atakującej, no ale nie wygląda na to, żeby FaZe się mało stąd wycofywać, chociaż to jest wejście na czysto. Alu, Rain, to może być ciekawe. Glaive jednak spokojnie w łączniku, teraz leci flash. No i pytanie, czy ktoś sprawdza środek? Jak na razie jeszcze spokojnie. Kolejny flash, ale Glaive cierpliwie, no Alu tylko czeka na to, żeby Glaive się wychylił. Z drugiej strony celowany Device, ten teraz oddaje strzał. Glaive, piękne wyjście, no to tak miało wyglądać, kolejny frag na Glaive'a. I to jest ogromna przewaga po stronie Astralis. Już banana skraca Zypex, ale on jest pewny. Ale tutaj niespodzianka, tutaj Niko z bombą. Leci flash, Karrigan zabija Kirby'ego, ale bomba cały czas daleko. Niko musi podbiec pod bombsite duży. Tak czy inaczej, Karrigan wciąż walczy, ale to będzie trudna walka. Tym bardziej, że Dupree daje większą przewagę i Niko jeszcze samotnie, ale ten na trzech zawodników Astralis. Bombsite B jednak jest czysty. Niko 32 HP. Glaive, Dupree po całej setce i Device tylko 16. Ten jako pierwszy pod bombsite'em B. Niko zdążył podłożyć bombę. Niko spokojnie. Zobaczmy, czy będzie w stanie ugrać tego klacza. Już wiemy, że nie. I Astralis wygrywa Intel Extreme Masters Katowice 2017. 3-1 w wielkim finale przeciwko FaZe. Wielkie gratulacje dla tego zespołu. Zasłużyli całkowicie. Jest ten wynik 3-1. Który tutaj Maćku wcześniej próbowałeś tutaj zgadnąć wynik oczywiście 3-1. Tak, próbowałem zgadnąć, ja wiedziałem, że tak to będzie wyglądać. To jest wszystko ustawione, na to wychodzi specjalnie pod Morgana. Zawodnicy wygrali 3-1, no tak całkiem serio, no jednak ten format musiał przejść Astralis. Wiemy, że mają 6 mocnych łap, wiemy, że FaZe od niedawna gra tym składem. Nie byli jeszcze tak dobrze przetrenowani na tych wszystkich mapach jak zawodnicy Astralis, ale trzeba przyznać, FaZe pokazało się z bardzo dobrej strony na tym turnieju. Zasłużyli na grę w wielkim finale i kto wie, co by się stało,
gdyby było grane BO3. Tego się nigdy nie dowiemy, ale Astralis naprawdę wyglądało solidnie i jeszcze dupli. To, co robił na Overpassie, to, co robił na innych mapach, naprawdę czapki z głów. Jasne, niesamowita gra, jeśli chodzi o tego zawodnika. Pamiętamy tego Ace'a z Diglem. No i teraz zespół Astralis. Za chwilę ta wielka chwila, za chwilę podniesienie pucharu. To są ci mistrzowie z Intel Extreme Masters Katowice, Astralis!